Bez telefonu można żyć, można przeżyć. Udziela się większa kreatywność. Jak dostałam telefon po zakończeniu już programu, to tak naprawdę nie wiedziałam, co mam z nim zrobić. Nie mieć smartfona to też, jakby to powiedzieć, być trochę w innej epoce. W ogóle zapomniałam, jak ja miałam telefon, to też jest niesamowite. Warto jest zrobić sobie taki nawet jednodwudniowy detoks od telefonu, od internetu, zwłaszcza jakby teraz. Witam Was serdecznie i gorąco. Dzisiaj w troszeczkę innym formacie, bo będziemy rozmawiać o bardzo ważnym problemie, ale nie będę rozmawiał sam, ponieważ są ze mną Martyna i Łukasz, czyli uczestnicy pierwszej polskiej edycji Hotelu Paradise, czyli programu, w którym byliście zamknięci przez kilka dobrych tygodni w odosobnieniu i co ważne, bez smartfona. Także witam Was serdecznie na kanale Technostrefa. Witamy. Będziemy sobie rozmawiać właśnie o tym, jak to jest żyć bez smartfona, od którego wszyscy dzisiaj jesteśmy tak naprawdę uzależnieni. Właśnie, gdzie mój smartfon? Także cóż, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Dobra, to zacznę od pierwszej kwestii, czyli jak to w ogóle było? Jakie to jest uczucie nie korzystać ze smartfona, korzystając wcześniej oczywiście bardzo często, przez miesiąc, tak powiedzmy. Na pewno przez kilka dni tego smartfona brakuje, bo jednak to jest przyzwyczajenie. Tutaj w Polsce smartfona mamy cały czas, jednak ten telefon towarzyszy w ciągu dnia, przynajmniej mi, przynajmniej przez 4-5 godzin dziennie, więc brakowało mi, aczkolwiek przez pierwsze dwa dni, tak bym powiedziała, że przez pierwsze dwa dni jednak szukałam gdzieś tam tego telefonu, chciałam coś mieć w ręce, natomiast potem szybko się odzwyczaiłam i doceniłam to, że życie jest piękne jednak bez tego telefonu. A dla mnie to był wielki szok z tego względu, że wszyscy znajomi się pytali mnie najpierw, czy tam byłem w ogóle bez smartfona, czy mieliśmy telefony, więc to jednak jest jakiś taki temat numer jeden. No ja szczerze mówiąc byłem mega zadowolony z tego względu, że tak naprawdę tutaj w Polsce nie mam możliwości nie mieć tego smartfona, bo jednak muszę mieć kontakt z rodzicami, z przyjaciółmi, muszę patrzeć na maile, też on mi służy do pracy w danym momencie. No ale jakby to powiedzieć, ja byłem przygotowany na to, tego też w głębi chciałem bardzo i szczerze mówiąc wyszło mi to na plus, bo tak naprawdę nie mieć smartfona to też, jakby to powiedzieć, być trochę w innej epoce, bo tak naprawdę dzisiaj tak jak właśnie Martyna mówi, że załóżmy dziennie spędzamy 6 godzin, tak? A tutaj jednak było 0, więc jednak udziela się większa kreatywność. Czego Wam najbardziej brakowało, jeśli chodzi o brak posiadania smartfona? W sensie to był kontakt z rodziną, z przyjaciółmi, rozmawianie, SMS-owanie, wiadomościowanie smartfonem, czy właśnie na przykład robienie zdjęć? Co było tym największym brakiem? Zdecydowanie po jakimś czasie, po pierwszych tam, nie wiem, dwóch tygodniach, to rodzina, kontakt z rodziną, z przyjaciółmi, chęć takiego podzielenia się tym, co przeżyłam na przykład danego dnia. Natomiast mi najbardziej nie tyle, ile korzystanie z Instagrama, Facebooka, ogólnie z social mediów, ale właśnie robienie zdjęć. Bardzo brakowało mi telefonu, żeby właśnie, nie wiem, uchwycić jakieś fajne kadry i zrobić zdjęcie na Instagrama. No u mnie chyba właśnie aparat, nie? Bo jednak lubię sobie zdjęcia zrobić w fajnych miejscach, a tam było ich mnóstwo i tak naprawdę, tak jak właśnie Martyna powiedziała, że tam były przepiękne kadry i chciało się to wykorzystać, ale tak naprawdę u mnie takim najważniejszą rzeczą, jaką jest, to jest kontakt, nawet ten raz w tygodniu, tak? A tutaj jednak byliśmy około tych 40 dni, plus minus, bez telefonu, więc po 10 dniach zastanawiałem się, co robi mama, czy nic się nie zmieniło, czy wszystko w porządku. Jednak tam z tyłu w głowie siedziało to, że ten kontakt jest ważny i potrzebny w danym momencie, bo jestem jednak w jakiś sposób do niego przyzwyczajony. Nie chodzi mi, że to by był codzienny, ale przynajmniej ten raz w tygodniu, żeby zadzwonić i spytać, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko ok, czy nic się nie zmieniło, bo tak naprawdę nie byliśmy świadomi, co się dzieje u nas w rodzinach, czy u swoich przyjaciół. I to było takie, nawet powiem, że stresujące, bo jednak jak człowiek myślał, i tak samo mi inni uczestnicy, że jak bardzo tak właśnie myśleli o rodzinie, to bardzo prosili o kontakt, a wiadomo, no produkcja też się nie zgadzała. Czyli były takie prośby, że ktoś faktycznie był bardzo zatęskniony, tak? Cóż, no właśnie było takie coś, były takie przypadki, że niektórzy uczestnicy tak tęsknili za swoimi rodzicami, za swoją mamą, czy za swoją siostrą, że potrzebowali tego. Też jeszcze warto jest tutaj dodać, dlaczego
długo my w ogóle nie mieliśmy tych telefonów, bo oprócz tego, że nie mieliśmy telefonów, nie mieliśmy też, nie wiem, długopisów, książek, gazet, aparatu, kontaktu, jakby wiadomości, które jakby działy się w danym momencie w kraju i na świecie, a to wszystko dlatego właśnie, żeby zwiększać te kontakty nasze, uczestników w programie. Ale wróćmy jednak do tych smartfonów, bo trochę odjechaliśmy dalej i zapytam o takie rzeczy, które są gdzieś tam związane faktycznie z uzależnieniami w ogóle, czyli pojawiają się jakieś tiki nerwowe, jakieś takie psychiczne trochę wjazdy, że tego się nie ma. Żartowaliśmy w ten sposób, że nie wiem, ktoś wyciągał klapkę, tak? I mówił, dawaj, zrobię ci zdjęcie. I każdy faktycznie widział w tym klapku ten telefon. Więc to też się przejawiało w taką formę niby śmieszną, ale każdemu w tym momencie jednak chyba tego brakowało, bo jednak no człowiek jest w jakiś sposób uzależniony, bo jednak, no kurczę, no cały czas go ma w kieszeni. Tak samo właśnie jak wcześniej rozmawialiśmy, to nawet jak się godzinę sprawdza, tak, to u mnie już sprawdzam godzinę, a mówię, a sobie przejrzę nagle to. I mija znowu 15 minut. Ja nie wiem właśnie, kiedy to jest uzależnienie, a kiedy to jest po prostu część twojego życia, jakby narzędzie do pracy, narzędzie do funkcjonowania, bo tak naprawdę teraz, no ja na przykład myślę, że bez telefonu to jestem jakby z ręki, bo ani nie wiem, nie zamówię samochodu, ani nie sprawdzę drogi, więc ten smartfon no, jest po prostu prawą ręką drugą. To, co wcześniej powiedziałem, że myślę, że w tym momencie, kiedy wyciągasz go tylko po to, żeby coś zrobić, ale niekoniecznie ma to wpływ jakikolwiek na twoje życie, bo jeśli faktycznie odpisujesz na wiadomość, czy zamawiasz tego Ubera, czy cokolwiek, no to wiadomo, że to musisz zrobić, bo to jest to narzędzie do tego. Jednak mieliśmy taki czas wolny i w tym momencie, załóżmy, brakowało tego smartfona z tego względu, że jednak on umila jakoś ten czas. Można wejść sobie na YouTube, puścić jakąś piosenkę, sprawdzić Instagrama, odpisać właśnie na wiadomości. Nie tylko chodzi, że w sferze zawodowej, tylko też w sferze właśnie do przyjaciela, wysłać mu coś. I jednak tego brakowało i w tym momencie budziła się przynajmniej we mnie kreatywność bardziej, czyli jednak szukałem tego czasu spędzania troszkę w inny sposób, czyli w granie jakieś gry, kalambury. Człowiek się staje troszkę bardziej kreatywny bez tego telefonu, też mi się wydaje. Tak to weszło mi w krew, że jak gdzieś jestem, to nie chcę, załóżmy, grać na smartfonach, tylko jednak wolę interakcję, czyli jak załóżmy mam przyjaciół, to wolę, żebyś wszyscy odłożyli te telefony i skupili się na tej grze, załóżmy, co wymyślę. Ja wcześniej robiłam sobie takie detoksy od telefonu, od internetu, ale teraz robię je częściej i na pewno jak spędzam czas z przyjaciółmi, to odkładam telefon i jakby nie myślę już o nim, albo idę na spacer i też nie myślę o tym, co się dzieje w telefonie, w internecie, tylko spędzam, jestem tu i teraz, tam gdzie jestem. O to właśnie chciałem zapytać, czy teraz jakby przechodząc już do efektów i skutków, to jaka jest ta wasza perspektywa patrzenia na to, jak wasze życie ze smartfonem wyglądało wcześniej, bo wiadomo, że wszyscy pracujemy tutaj akurat na smartfonie, więc to też jest trochę inaczej, jak ktoś chodzi do pracy normalnie i nie używa smartfona do pracy, ale jakby odkładając te aspekty pracy, to jak wasza perspektywa się zmieniła właśnie na to teraz? Czy bardziej efektywnie korzystacie z tego smartfona? Mniej marnujecie czasu, waszym zdaniem, teraz? Ja na pewno tak, z tego względu, że nawet jak się teraz uczę czegokolwiek, to jednak wolę odłożyć ten smartfon, z tego względu, że wcześniej, przed programem, załóż, miałem tak, że jednak jak się czegoś uczyłem, to sprawdzałem sam dla siebie i to mi od razu uciekało 15-20 minut. Teraz jestem tego świadomy, że po prostu jak będę używał smartfona, to nie będę miał takich efektów, jakie chcę uzyskać. I dlatego wolę to po prostu odłożyć na tą godzinę, nawet gdy idę na spacer, wolę to odłożyć i skupić się na tym spacerze, bo jednak te rozmowy, które można nawet przeprowadzić na głupim spacerze, są o wiele głębsze. I nic się nie przeszkadza też na jakieś powiadomienie czy coś, nie rozprasza. Tak, ja właśnie też jak pracuję, to też odkładam ten telefon, oczywiście jeżeli nie korzystam wtedy, nie wiem, nie muszę wstawić zdjęcia, bo jakby też u nas to teraz jest tak, że ten Instagram no to jest jakby praca, jakby na to nie patrzeć, ale jak potrzebuję zrobić coś innego, to odkładam telefon, żeby po prostu mnie nie rozpraszał. Nie zapytałem jeszcze wcześniej o jedną rzecz, a chciałem dopytać, bo smartfon, tak jak mówiliśmy, jest to narzędzie komunikacji, jest to narzędzie do takie multimedialne, robienie zdjęć, słuchanie muzyki, oglądanie filmów, ale jest to też narzędzie otrzymywania tych wszystkich wiadomości ze świata, tak jak też rozmawialiśmy o tym. I czy to nie było dziwne uczucie, że nie wiedzieliście, co się dookoła was dzieje, bo tak naprawdę no gdzieś tam włączacie smartfona i trudno jest nie dostać tych informacji ze świata. Czy to na Instagramie pojawiają się jakieś konta, które gdzieś tam dostarczają pewne informacje, czy na story ktoś coś wrzuca, ogląda telewizję, czy wchodzicie na stronę internetową i tak dalej. Więc te informacje cały czas są gdzieś tam. Może nie jest to cel numer jeden przeglądania tych rzeczy, ale one się pojawiają. Czy nie było to dziwne uczucie i jak to później, po tym, czy nie czuliście takiego
po otrzymaniu smartfona znowu i po powrocie do Polski, po wyjściu w ogóle z hotelu, nie czuliście takiego szumu informacyjnego, że nagle was uderzała wielka ilość informacji różnych ze świata? Bardzo było coś takiego. Bardzo dobre pytanie, dokładnie. Też o tym nawet zapomniałam, ale tak było. Trzeba było sobie nadrobić już tą wiedzę. Ktoś tam właśnie, jakiś, nie wiem, znajomy coś tam powiedział, bo było tak i tak, a ja tak, ja nie wiem w ogóle, o co chodzi. No i to jest takie niesamowite. Ja akurat się trzymałem za głowę i mówię, co się dzieje? Mówię, co to się stało? Moją nieobecność. Naprawdę spore rzeczy się akurat wydarzyły wtedy, tak? Były pożary w Australii, początek wirusa. Przez miesiąc czasu to może się zdarzyć tyle rzeczy, że nawet nie jesteśmy świadomi. Tak. Czuliście się trochę, jakbyście się przenieśli w czasie, trochę i tak, minęliście. Faktycznie było coś takiego, takie uczucie. No było, załóżmy, jak to ty tego nie wiesz? No. Tak, przecież to było 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu, a ja mówię, a dzięki. Też daje nam do zrozumienia, że normalnie w życiu codziennym też mamy ogrom tych informacji, za dużo tych informacji, nasz mózg nie nadąża najzwyczajniej w świecie po prostu z nimi, żeby je wszystkie przetrawić i dlatego też mamy kłopoty ze spaniem, jakieś tam inne zaburzenia. Czy zauważyliście jakieś różnice w funkcjonowaniu organizmu w ogóle bez smartfona? To znaczy, abstrahując już od jakichś tam fal, które są jednak nieduże te fale, więc już to nie pogłębiajmy mitów o 5G i tak dalej, ale chodzi mi po prostu o to, czy faktycznie wasz cykl spania, nie wiem, lepiej wam się spało, nie używając smartfona przed snem i tak dalej, bo nigdy nie miałem okazji tego przetestować, więc chętnie się dowiem. Dla mnie zdecydowanie tak, już pomijając to, że jakby klimat ten balijski mi bardzo sprzyjał, ja uwielbiam ogólnie taki tropikalny klimat, to zwróciłam uwagę na to, że po pierwsze ja medytuję, mi się o wiele łatwiej medytowało, bo jednak nie było tych informacji. Ten mózg łatwiej przechodził w te fale teta, bo nie miałam tych takich informacji, które nie wiem, że tam na przykład przeczytałam coś przed chwilą gdzieś, więc o tym nie myślałam. No i spało mi się fenomenalnie. Też nie miałam problemu z zasypianiem, a tutaj w Polsce mi się zdarza, bo jednak jakieś tam myśli się kotłują cały czas. Podsumowując to, jakie doświadczenie wyjmujecie z tego pobytu w hotelu i tego detoksu od smartfona dla siebie samych i czy też może zachęcacie innych, waszą rodzinę, waszych znajomych do tego, żeby trochę sobie też zmienili swoje patrzenie na ten smartfon? Ja na pewno mogę powiedzieć, że bez telefonu można żyć, można przeżyć, dlatego on nie jest jednak potrzebny w 100% do życia i tego się nauczyłam na pewno na Bali i też powtarzam to teraz na swoim Instagramie, że warto jest zrobić sobie taki nawet 1-2-dniowy detoks od telefonu, internetu, zwłaszcza jakby teraz, kiedy jesteśmy bombardowani informacjami różnymi, więc polecam to. No mi się wydaje, że tak jak wcześniej powiedziałem, rozmowy są przede wszystkim głębsze, tak? Jednak ucieka dużo fajnych rozmów przez ten właśnie smartfon, bo jednak jak skupiasz się przy znajomych na telefonie, to twój mózg się wyłącza na twoich znajomych i skupia się na tym, co jest w wiadomościach, powiadomieniach i reszcie. A jednak jak go odstawicie, to uwierzcie mi, że wasz mózg będzie czegoś potrzebował, ale to nie będzie smartfon, tylko więcej rozmów, czyli wasza kreatywność się udzieli, moim zdaniem. Może będziecie mieli inne i możecie się z tym też podzielić. A to jest ciekawe i warto z tego spróbować. Jak dostałam telefon po zakończeniu już programu, to tak naprawdę nie wiedziałam, co mam z nim zrobić. I to było takie śmieszne uczucie, bo naprawdę zapomniałam tego interfejsu, jakby tego, jak się trzyma ten telefon. W ogóle zapomniałam, jak ja miałam telefon. To też jest niesamowite. Nie korzystanie ze smartfona to jest coś wielkiego z tego względu, że pierwsze, co dostawałem, pytanie zawsze dostawałem od znajomych, czy miałeś tam jakiś smartfon? No. Czyli to był taki w sumie główny temat numer jeden. Czy miałeś smartfon? Czyli coś musi być w tym, że ludzie jednak nie potrafią żyć bez tego smartfona. A warto to sprawdzić, bo tak naprawdę was to nic nie kosztuje, a możecie mieć jakieś takie nowe doznania, gdzie możecie się czegoś nauczyć o sobie przede wszystkim. No dobra, to na koniec, jak zachęcicie innych, żeby spróbowali też detoksu, może nie na 40 dni, ale może chociaż na dzień? No moim zdaniem jest po prostu, kto chce, niech spróbuje, z tego względu, że warto i to są dla was nowe doświadczenia, tak? To jest tak samo jak w życiu, próbujesz czegoś nowego i albo wam się to spodoba, albo nie, no załóżmy, mi się to na pewno spodobało i daję okejkę. Czas i tak płynie, więc jeżeli nic nie zrobimy, to się nic nie zmieni, a mamy szansę, żeby coś się zmieniło, więc no czasami te 24 godziny można przecierpieć, a jednak jakieś wnioski możemy wyciągnąć i się okaże, że tak naprawdę to nie jest takie straszne, jak nam by się mogło wydawać. No dobra, to dziękuję wam serdecznie za to, że byliście moim gościem i gośćmi kanału Technostrefa. Zapraszamy was również na kanał Martyny, bo Martyna również na YouTubie jest obecna. Powiedz nam proszę, czego możemy się spodziewać po twoim kanale. Na moim kanale znajdziecie filmy, w których mówię na przykład, dlaczego zgłosiłam się do hotelu Paradise oraz poruszam kontrowersyjne tematy
tabu, które dotykają nas w życiu codziennym w społeczeństwie. A Łukasz też ma YouTube'a, ale chyba nie aż tak aktywnego, ale bardziej Instagram i TikTok. Po prostu sprawdzajcie Blondino Latino, to wam będę tłumaczył. Dokładnie. Oczywiście wszystkie informacje znajdziecie w opisie, a ja wam dziękuję jeszcze raz serdecznie. No i cóż, mam nadzieję, że te doświadczenia, nawiązując do tematu odcinka, wam pomogą jednak bardziej nie marnować tego czasu, korzystając ze smartfona. Pamiętajcie, tylko pozytyw vibe. Tylko. Uśmiech. Dziękuję wszystkim. Bardzo. Jeżeli wam się podoba, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i komentujcie poniżej, co wy sądzicie na temat niekorzystania ze smartfona w dłuższym okresie lub krótszym, ale generalnie odcięcia się trochę od no, tego jednak zabijacza czasu. To tyle. Trzymajcie się. Pa, pa. Ciao.